Ja miałem 38 kg. Jeszcze chodziłem. Jak żeśmy szli do tego obozu Bergen-Belsen, to z tyłu szli SS-mani i kto się przewrócił, to go zastrzelili. Szło się do torów i wagony takie odkryte, normalnie wchodzili, SS-mani siadali na tych końcach tam, gdzie tego, czyli żeby mógł strzelać, czy coś innego. I proszę panią, normalnie żeśmy w tych wagonach jechali. Ale ja byłem nawet już przygotowany do ucieczki. Czyli wie pani, miałem taki kurtkę taką, gdzie mogłem zdrapać te czerwone pasy i mógłbym uciekać. Tylko nienawiść Niemców na zewnątrz była tak duża, że ją było widać. Po prostu ludzie, Niemcy, cywile, normalnie grozili ludziom. No. Czyli ja się nie odważyłem uciekać. No bo wie pani, jakby mnie złapali, to by mnie zabili, nie? Także musiałem jechać tym pociągiem i normalnie tym pociągiem żeśmy zajechali do Nordhausen. Tam były takie duże hale. Tam ci ludzie wymierali. No ja miałem takiego znajomego profesora, który już też nie wytrzymał i tam umarł właśnie w tym Nordhausen. A potem z Nordhausen poszliśmy do Dory. Dora była robione V1, V2. Czyli to była fabryka, powiedzmy, aktualna, ale chciałem powiedzieć tylko zasadnicza rzecz taka, że w skale, normalnie górze, wybito tunel długości około 2 km i po bokach były hale produkcyjne i tam robiono, czyli jak Anglicy i Amerykanie bombardowali, to mogli zasypać tylko wejście, no bo reszta to była skała. Ale prowadzili taką rzecz, że jeżeli na przykład człowiek złamał pilnik podczas roboty, to był wieszany. Czyli wie pani, były takie momenty, że wieszano 50 ludzi. Trzeba było stać na baczność, a oni wieszali. To było bestialstwo, wie pani, to no, chore, no, chore. Przecież wie pani, ten człowiek musiał zawisnąć, więc trzeba było mu tam założyć tą pętlę, prawda, czy inne. I potem były takie deski, które się usuwało i człowiek zawisł normalnie. I potem te trupy likwidowano, prawda, wywożono. Uciekłem z tego V1, V2 i poszedłem do tego kolonu budowlanego. No i budowałem jakiś taki blok tam, pamiętam, z takim Żydem razem, żeśmy kopali tą dziurę pod blok. No i przejeżdżał wóz z marchwiami i on wyciągnął taką wiązankę tych marchwi. No i z góry tam już ten SS-man dał gdzieś tam znać. No i przyszli, wie pani, przyleciał jakiś tam SS-man. No i wiadomo o tym, że jakby zobaczył, że to zrobił Żyd, no to by go zabił. W związku z tym ja się powiedziałem, że to ja zrobiłem. A ponieważ dobrze mówiłem po niemiecku, no więc on ze mną pogadał, pogroził mi się tego, ten.
tego, ale wie pani, bardzo byłem wściekły na tego Żyda, bo niepotrzebnie na nas uwagę zwrócono. No. Potem w tym dorze bardzo dużo było takich Rosjan, którzy no, byli na usługach tych SS-manów i też trzeba się było ich bać. I na końcu tak było, że po prostu tych Rosjan się szantażowało. W bloku tam, gdzie byłem w dorze, no to zwyczajnie się jemu powiedziało. To inni więźniowie powiedzieli, że jak dotnie kogoś tutaj albo uderzy, to go zabiją. Czyli oni, powiedzmy, ze względu na to, że ich nie było za dużo, to się bali, wie pani, że mogą zostać zabici. Byli bestiami. Ja muszę powiedzieć, że ten ruski, co był tam na tym moim bloku, to po prostu tak bił, że wie pani, taką gumowy szlauch miał taki i powie pani, po prostu no, mógł zabić. Rosjanie byli podobni do Niemców, ponieważ oni nie współczuli tym więźniom, tylko po prostu razem z Niemcami robili. A potem likwidacja była już, wtedy już dalej, powiedzmy, do Bergen-Belsen. Jazda była bardzo uciążliwa, też na otwartych wagonach. No i jeszcze, wie pani, najciekawsza rzecz, jak żeśmy szli do tego obozu Bergen-Belsen, to z tyłu szli SS-mani i kto się przewrócił, to go zastrzelili. Czyli myśmy przemocą, ja z kolegą szliśmy razem, on mi szpilki wbijał, ja jemu, powiedzmy, żeby dojść do tego obozu. Tyłek się wbijało szpilkę, żeby bolało, żeby człowiek normalnie nie przewrócił się, żeby, powiedzmy, ten, no to po prostu, wie pani, prymitywne systemy, powiedzmy, przeżycia. No, po prostu, wie pani, przewracał się pan tego i pani już słyszała 50 metrów za, idzie SS-man i zaraz strzela. Wie pani, i te trupy potem leżały jeszcze, nie wiadomo, kto je potem sprzątnął, czy ludzie prywatnie, czy jak, to nie wiem. Ludzie jako Niemcy to potrafili wystawić kawałek chleba, wodę, a SS-mani szli i kopali, wie pani, tą wodę, wylewali, chleb zaduszali, wie pani. Czyli był już rozdźwięk między ludnością niemiecką, a tym. Ale trudno tych Niemców w jakiś sposób usprawiedliwiać, ponieważ to był jeden naród, powiedzmy. Oni jeden za drugim, wie pani, byli bezwzględni. To był obóz, który stał się obozem koncentracyjnym w grudniu 1944. Bergen-Belsen. To jest obóz, który powstał zupełnie już na końcu. A na początku był to normalnie taki obóz, gdzie obsługiwano artylerię niemiecką. Ten obóz, on się rozrastał, no bo wszędzie ewakuowano tych ludzi i nie wiadomo, gdzie było ich pchać. Nie było prawie nic do jedzenia, także ja miałem 38 kg. Jeszcze chodziłem, no ale to już były tylko, wie pani, przesłanki. Obóz został przejęty przez Anglików, czyli, wie pani, Niemcy się wycofali, wojsko się wycofało, a Anglicy na to weszli, ale bezczelni SS-mani zostali. Założyli te mundury wojskowe i myśleli, że ich potraktują jak wojsko. Oni w ogóle mieli mundury SS-mani takie same jak wojsko.
z tą różnicą, że mieli tu dystynkcję. Więc jak on zdjął tę dystynkcję, to mógł być traktowany jako żołnierz. I wzięli sobie na rękę, prawą rękę, białą szmatę zawiązali. Czyli znaczy, że on jest, poddaje się. Tak to można traktować. I oni liczyli na to, że ich Anglicy potraktują jak żołnierzy. A okazało się, że nie. Że zorientowali się, że to są SS-mani i potem nawet szukali tam w lasach, wie pani, posprowadzali. Nie zapomnę nigdy, jak pojechali ci Anglicy do tych trupów tam, co było. Leżało, wie pani, ze 20 tysięcy trupów uszczaplowanych w Belsen. I to wszystko, proszę panią, leżało. Nie, wojsko nie dało Niemcom, tym SS-manom, nie dało pancerfaustów, żeby spalili. No i to leżało na wierzchu, wie pani, psuło się, powiedzmy, to już tak. Niektóre trupy leżały 6 tygodni. Czyli okropnie, wie pani. W powietrzu było czuć ten zapach. No jak Anglicy wjechali do środka, zobaczyli to usztaplowane, wie pani, to już ten komendant wyjechał, miał drutem związane ręce.